Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up. W 2023! Yay. Halo, jakaś interakcja, halo! Yay. Ale masz piękny świąteczny sweterek, śliczny, no! Wydaje mi się, że w tym roku nie będziemy numerować vlogmasów, bo na pewno i tak nie będzie ich 24, więc prawdopodobnie byśmy się pogubili. Tym bardziej, że dzisiaj nie planujemy nagrywać całego vloga, tylko taki wstęp, bo mamy przed sobą wyjazd i już jutro tak naprawdę ruszamy. To nie będzie długi wyjazd, ale jakby sama podróż będzie trwała jak zwykle długo dla nas z racji takiej, że mieszkamy gdzieś na końcu świata. Ale będzie fajnie, będzie bardzo świątecznie, pięknie i mam nadzieję, że dopisze nam pogoda oczywiście. Więc zapraszamy na vlogmas z nami. My jesteśmy już po naszym pierwszym grudniowym śniadanku. Zrobiłam Liamkowi placuszki i wycięłam z nich kształty różne, na przykład choinkę, gwiazdkę. Opowiadaj dalej. Co tam jeszcze zrobiłam? Ludzika. Śniadanie zrobiłam. I był zachwycony, nie? Tak mi się podobało. Wziął tego ludzika pierniczkowego i zaczął się nim tak bawić, jak wychodził. Mało tego, nawet zjadł. Więc jeżeli. A jeżeli macie dzieci, to wiecie o co chodzi. Tak. Po prostu ostatnio, Liamek wczoraj na przykład, to był po prostu postanowił, że to będzie dzień bez jedzenia. Tak. I wołał, dawaliśmy mu wszystko, różne wszystko. Rzeczy. Nic. Nic. On po prostu brał, popatrzył i okej, okay, dobra. Tak. No, więc mamy już za sobą taki pierwszy klimatyczne śniadanko. Zaobserwujcie nas koniecznie na Instagramie i na TikToku, bo tam właśnie pokazywałam, jak to wygląda. No i wiadomo, że w trakcie grudnia pewnie gdzieś tam mi się odechce robić takie rzeczy, bo ile można. Ale ogólnie to zapraszamy. Zobaczycie chociaż mniej więcej, jak wyglądał nasz poranek, bo nagrywanie wszystkiego naraz no, nie da rady. Szczególnie, że trzeba... Bo my robimy tak rano, że Liamek wstaje i on leci do zabawek, a my jeszcze, wiesz, dochodzimy do siebie. A dzisiaj chcieliśmy być przed nim. Tak. I to było ciężkie, to było bardzo ciężkie. Ogólnie poranki są bardzo dynamiczne, więc nie jesteśmy w stanie nagrywać wszystkim, a telefonem i aparatem. A nawet jakbyśmy nagrali, to wiecie, bylibyśmy tacy więc raczej się nie staramy nie pokazywać. A teraz podjechaliśmy pod paczkomat, bo muszę zwrócić kurtkę, już drugą. Tata zaraz przyjdzie, poszedł tylko do paczkomatu, zaraz wróci. Chodzi konkretnie o kurtkę zimową. Kupiłam już 3. Dwie zwróciłam, jedna jest na razie ze mną, ale nie jestem, wiecie, taka stuprocentowo zadowolona. No po prostu dla mnie zakupy ostatnimi czasy to jest jakiś dramat. Nic mi się nie podoba, ze wszystkiego jestem niezadowolona. Nic nie jest w 100% super ekstra fajne. Masakra. Więc, no ale pewnie zostanę z tą, którą już kupiłam stacjonarnie, bo resztę zamawiałam. No nie wiem, jeszcze ją przymierzę dzisiaj na pewno. Bo jutro, tak jak mówiłam, wyjeżdżamy, więc później już pewnie stracę czas na zwroty albo zapomnę, zgubię paragon, cokolwiek. Wow, drugi pit stop, czyli choinki. My naszą kupimy dopiero w przyszłym tygodniu, bo teraz nie ma sensu. Tak, mimo że jest 1 grudnia, już dawno powinniśmy kupować dzisiaj. Tak, tak by było. No. Ale że jedziemy, chodź zobaczymy. Tam nie ma krokodyli. Jakie piękne choinki. O, i taki rozmiar rozumiem. Nie. Tak, tak, nie będziemy, nie. Będziemy brali taką. Dobra, ale to się pokłócimy na innym vlogmasie. Na innym vlogu będziemy się kłócić. Chodźmy. Tam jakie bydle wielkie stoi, nie? Chodź jeszcze przejdziemy tam zobaczyć. Ale pięknie pachnie. No. To tymi, małymi tak pachnie. Tymi, nie? Mhm. Świerk. Świerk pospolity, który się będzie sypał jak pierun. Zobacz, jakie piękne. Wow. Chciałbyś mieć taką choinkę w domu? Każdy by chciał. Będziemy mieć. Kupimy jak wrócimy, dobra? No, a my idziemy tam. Bo musimy parę rzeczy do auta kupić. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yes, been my time. Magicznym trafem jesteśmy w Szczecinie. Jak widzieliście po drodze, jechaliśmy przez prawdziwą krainę śnieżną. Było tak pięknie, nawet u nas w mieście, wszystko odtrawione. No wyciągaj sobie, masz klocek, klocek. Co byś chciał? To jest pusta szkla.
bo jutro, no teoretycznie jutro, w nocy z jutra na pojutrze jedziemy do Wiednia, więc przyjechaliśmy do Wiednia. A ciągle mówię Wenecji, do Wenecji. Nocą. No, no co, to będzie ciekawa podróż, ale przyjechaliśmy najpierw do Szczecina, żeby po pierwsze oddać Niuniusia, a po drugie no będziemy mieć odrobinę bliżej. Patrz, co on zrobił. No i samego. A teraz przepakowujemy trochę torbę i będziemy jechać do takiego ogrodu świateł, czy jakkolwiek się to nazywa, bo nawet nie wiem, ja tak mówię ogród świateł, bo tak mi się kojarzy, chyba w Warszawie byliśmy w czymś takim, tak, nie? No, więc zobaczymy, jak Liamek zareaguje. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Ale się dzieje, podoba ci się? Chyba nie. Liamek jest obrażony, bo nie dostał nie powiem czego w trakcie jazdy. Ale nie no, jak podchodziliśmy, to podobały mu się lampki, więc jestem ciekawa, jak zareaguje, jak już będzie mógł chodzić wśród nich. No to jest ciekawe, no ale wydaje mi się, że pokaże palcem trzy i pobiegnie po prostu gdzieś w las. Możliwe. No fajnie, a ja jak przejadę tędy? No, nie idziemy na skróty. No, póki co nie idzie, to nie idzie. Cześć. Pa, bawcie się dobrze. Póki co jest zadowolony, może biegać, jest git. Liamson, idziemy tutaj. Jakie domki. Zobacz, chodź Liamek, zobacz, patrz, jaki tu jest piesek. Chyba się przedostanie tam do. Oj, co to? Też bez zastanowienia. Big Ben tu jest. Yeah. Ja nie widzę. No tu na wprost. A Big Ben, ja zrozumiałam dźwig. Co mnie z dźwigi interesują? A to jaki fajny tunel będzie. No, ogólnie jak tak na pierwszy rzut oka, co prawda przyszliśmy raptem może z 10% tutaj, mi się tu bardziej podoba niż w Warszawie. Przez to, że jest taka otwarta przestrzeń i to robi większe wrażenie. Liamson, Bimbomir. Climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk Santa's busy saying ho ho ho, with feeling jolly eating Christmas cake. I pokonaliśmy tą całość. Ogólnie całkiem fajne to jest. Mi się bardzo podobało. No mi się też. Nie mogę powiedzieć, że jestem prawdziwym mężczyzną, nie powiem, że mi się bardzo podobały światełka, prawda? Ale ogólnie było całkiem spoko. Wejściówka kosztowała no ogólnie 35 zł albo 41, jak w złym terminie. My przyszliśmy w złym terminie, więc 41 zł za głowę. Liamek, czyli dziecko do metra, było za złotówkę. Więc ogólnie nie najtaniej, ale całkiem spoko, nie? No, było bardzo fajnie. Było spoko, tylko że pogoda jest mroźna i już nam stópki odmarzły. Zobaczcie, jak nas zaśnieżyło tutaj, aż chce się robić aniołki i rzucać w kapiego śniegiem. No, o, bo to się zaczęło gdzieś z tydzień temu. Ja liczyłem na to, że akurat na ten dzień, kiedy będziemy jechać, to się cieplej uspokoi. Zrobi. Nie. Ale nocny, czekaj! Nasz nocny wojaż może być ciężki. Nie trafiła. I nawet nie było ostre. Zapytacie się pewnie, co my robimy w nocy. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Mogę? Tak, nie. A, nie. Już dobra, wystarczy, po jednej. Już wystarczy. Mama jadzi pętelki. Dobra, odśnieżaj. A! Nie no. Wait. Musiałam buty odśnieżyć. Dobra, odśnieżaj.
Otóż z racji takiej, że jest sobota, no to jutro sklepy będą zamknięte, więc musimy dzisiaj kupić sobie jedzenie na podróż, na drogę powrotną najlepiej też, żebyśmy nie musieli się tym martwić już w Wiedniu, tylko być przygotowani po prostu. Więc musimy jechać teraz i tak się składa, że zostawiliśmy Liamka do ululania mojej mamie, co nie jest łatwym zadaniem ostatnimi czasy, ale już jest po 20, a on jeszcze nie śpi, więc gdybyśmy jeszcze go lulali, to byśmy nie wyjechali do tego sklepu. Także mam nadzieję, że moja mama sobie poradzi bezproblemowo. No i my lecimy na mały shopping. Znalazłam taką interaktywną książeczkę, coś a la Albik, no, tylko że wersja tańsza, bo za 3 dychy. No, no, więc jeszcze lepiej. Nie wiem, czy to się sprawdzi jakkolwiek, ale myślę, że na podróż będzie okej. Chociaż na chwilę Liamka zainteresuje. No i czas wracać do domu w końcu. Na powrót? Mówisz? Co na powrót? Z Wiednia? No, nie, no ogólnie. A, no ogólnie. Czas wracać dla nas do domu. No nie, 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 ale miałem na myśli to, czy to jest książeczka na powrót. Mówi, że uda nam się bezproblemowo dojechać w tamtą stronę. Że szykujesz rzeczy na powrót. Mam nadzieję. Wydaje mi się, że będziemy już kończyć tego vloga, bo potem jak wrócimy do domu, to Liamek, mamy nadzieję, że będzie już spać, więc nie chcemy tam hałasować. Póki co właśnie nie. Więc będziemy pod chatą czekać w aucie. No chyba tak. Jak ja po robocie. Więc mamy nadzieję, że pierwszy vlogmas wam się podobał. Nie wiemy, ile ich będzie, tak jak już mówiliśmy, ale postaramy się, żeby były świąteczne bez względu na to, ile ich będzie. Dajcie też znać, czy podobało wam się nasze nowe intro. Też jest ciekawa historia z nim, bo nie planowaliśmy czegoś takiego profesjonalnego intro robić. Raczej myśleliśmy, że jak zwykle zrobimy sobie sami i też się zastanawialiśmy, jak to zrobimy, żeby było, wiecie, coraz lepiej z każdym rokiem. A tu nam się udało, że jak byliśmy na sesji świątecznej, to byliśmy jedyną parą, która właśnie załapała się na robienie takiego filmu. No i dzięki temu właśnie możemy wykorzystać je w intro, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i wdzięczni i dziękujemy. My na sesji byliśmy u Faustyny Zaradny, a to ten filmik robiła na Full Frame Studio Szczecin. Nie mówię tego dlatego, że to jest współpraca, bo nie jest, ale no jesteśmy bardzo zadowoleni po prostu i trochę jesteśmy szczęściarzami. Dlatego jeżeli jesteście z okolic Szczecina lub ze Szczecina, no to możecie sobie wejść w nasz opis i tam znajdziecie informacje do tych osób. I w ogóle to, wiecie, nasze intro musiało być troszeczkę krótsze. Musiałam też zmienić muzykę ze względu na prawa autorskie. Jeżeli chcecie zobaczyć całość, gdzie Kawi mówi też wiersz, co jest mega urocze, no to właśnie wejdźcie sobie na ich social media i tam zobaczycie w ogóle nasze zdjęcia z sesji i właśnie ten filmik. Także mamy nadzieję, że wam się podoba. I tak. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym vlogmasie już z Wiednia. Nie, jeszcze jutro jesteśmy w Szczecinie. Bye!